Federacja Gronda ogłosiła, że już w najbliższy piątek 26 lutego odbędzie się czwarta edycja turnieju walk na gołe pięści. Pierwszym historycznym zwycięzcą został Mateusz Don Diego Kubiszyn, który w finałowym starciu pokonał Krystiana Tysona Kuźmę. Trzecią odsłonę Gromdy wygrał z kolei Wasyl, a jego rywal zostanie wyłoniony na Gromda 4. W czwartej części weźmie udział klasycznie 8 fighterów, a oprócz tego na gali zobaczymy również kilka superfightów. Wszystko jest gotowe, zapięte na ostatni guzik. No i mam nadzieję, że tak jak pokazały Gromda 1, 2, 3 będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem. Myślę, że społeczeństwo już to przyjęło, że po prostu taka federacja jest, takie rzeczy się po prostu dzieją. I myślę, że ta federacja dostarcza dużo emocji ludziom, bo dzisiaj wiadomo, że każdy czeka na emocje, a te emocje tutaj w Gromdzie są na pewno bardzo duże. Na najbliższej gali Gromda w ringu na pewno zobaczymy Tomasza Zadymę Gromadzkiego, Damiana Achilles Kowalczyka, Kacpra Polish Machine Miklasza, Pawła Byku Strzelczyka, Piotra Halk Błączyka, Piotra Kapo Półchłopka, Damiana Grabarza Zaparta, Dominika Dominom Machlika, Łukasza Gołd Parobca, Daniela Hunter Więcławskiego oraz Krzysztofa Doberman Pietraszka. Oprócz 7 walk turniejowych zobaczymy również tak zwane 4 superfighty. Mamy dzisiaj zakontraktowanych zawodników, wiadomo, że 8, bo musimy wyłonić teraz zwycięzcę dla Wasyla. I planujemy cztery ekstra fajty. Naprawdę myślę, że zawodnicy, których dobraliśmy i wytypowaliśmy w zgłoszeniach, a nie ukrywam, że tych zgłoszeń jest coraz więcej. Tak, i pierwszym razem mieliśmy naprawdę dużo i co gala to te zgłoszenia rosną. Dlatego myślę, że będzie co oglądać. Dla wielu zawodników Gronda to szansa na pokazanie się szerszej publiczności i spieniężenie swoich ulicznych umiejętności. My tych zawodników promujemy po prostu sami, bo ci zawodnicy są tak naprawdę znikąd i ich trzeba po prostu wypromować, dać im szansę, możliwości, bo myślę, że jeśli nie Gronda, to w innych federacjach by tej możliwości po prostu nie mieli, bo wiadomo, że to nie są czynni sportowcy, czy po prostu w większości amatorzy, którzy po prostu chcą się bić i lepiej niech się biją na Gromdzie z zasadami, z regulaminem, z sędziami, niż tam się mają gdzieś bić po lasach. Mariusz Grabowski, współorganizator Gal Gromdy, przyznał, że ma co prawda swoich faworytów, ale na razie nie będzie zdradzał ich personaliów, bo jak dobrze wiemy, turniej rządzi się swoimi prawami. W Pionkach promotor bokserski otworzył swój własny gym, do którego niedługo zjadą się gromdziarze przygotowujący się do gal na gołe pięści. Nie ukrywam, że niebawem przyjadą tutaj zawodnicy z Gromdy, którzy będą startować w Gromdzie. Też będą tutaj trenować. Mamy dobry klimat, mamy dobre wnętrze, trailery czy nagrania do wszystkich tych organizowanych przez nas wydarzeń robimy w tym miejscu, dlatego myślę, że jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Dotychczas na galach Gromdy w ringu nie oglądaliśmy walk kobiet. Czy to się zmieni? Tego nie wiemy, ale wiemy, że nigdy nie można mówić nigdy. To wie również zawodowa pięściarka Ewa Brodnicka, którą przy okazji wizyty w Gromda Fight Club podpytaliśmy o chęć ewentualnego udziału w walkach na gołe pięści. Nie mogę powiedzieć, że absolutnie nie, bo wiesz, świat jest i życie tak nieprzewidywalne, że kto wie, no może kiedyś tam wystąpię, więc nie mówię, że tak kategorycznie nie. Wszystko się okaże, wszystko zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jedyna pewna przyszłość to ta, w której 26 lutego zobaczymy emocjonujący wieczór pełen krwi i pięściarskich doznań. Gala będzie transmitowana w systemie pay-per-view przez portal Gromda TV.